naprawdę piękny dzień i otwarcie naszej biesiady będzie oczywiście przez panią Irenę Dworek, kierowniczkę zespołu Luna Rosa. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich miło serdecznie, witam wszystkie zespoły oraz widownie i rozpoczynamy integrację z zespołami, to ilu ktoś będzie słuchać. Zapraszamy. Proszę państwa, bardzo miło, bardzo fajnie, ale bardzo teraz proszę, żebyśmy wszyscy powstali i złożymy stosowną przysięgę. Powstajemy. I proszę powtarzać po mnie. Ja, wierny przyjaciel Luna Rosy, przyjaciele zespołu śpiewaczego z Jelenina i wszystkich lubuskich zespołów śpiewaczych, zespołu z Jelenina i wszystkich lubuskich zespołów śpiewaczych uroczyście przysięgam. Być do końca tej imprezy, która dopiero się zaczęła, a już jest fajnie, przysięgam wspierać kulturę i sztukę, zespoły śpiewacze, w tym zespół Luna Rosa, przysięgam wspierać, i tutaj panie tylko odpowiadają, tylko panie, wspierać czym mogę, a teraz panowie kładą rękę na portfelu i odpowiadają, albo na kieszeni, gdzie portfel. A mogę wspierać całą rodziną na stanowisku. I teraz już wszyscy. I bez stanowiska przysięgam. I bez stanowiska przysięgam. A teraz już zapraszam, dziękuję, po przysiędze. A teraz już zapraszam sprawczynię tego spotkania, zespół Luna Rosa. Zapraszam. Na akordeonie przygrywać będzie pan Kazimierz Kondracki. Thank you.
Proszę Państwa, spotkania takie jak dziś mamy tego przykład, odbywają się, a właściwie wzięły początek właśnie na ziemi lubuskiej. Obserwując to, co dzieje się na Dolnym Śląsku, w Zachodniopomorskim, czy nawet już w Wielkopolsce, przynajmniej tej Wielkopolsce Zachodniej, tam też pomału zespoły zbierają się po to, żeby pośpiewać, przyjrzeć się temu, jakie mają problemy, pochwalić się sukcesami, również podpatrzeć czy podsłuchać jakieś piosenki, które później można włączyć do swojego repertuaru. Ale jest jeszcze jedna tak i to, co dzieje się w Zachodniopomorskim, na Dolnym Śląsku, wzięło się właśnie tu, stąd, czyli z ziemi lubuskiej. Ale jest jeszcze jedna zasada takich spotkań. Jeżeli znamy piosenkę, umiemy ją, to śpiewamy razem z zespołem. Tak, żeby zabrzmiała tutaj, zabrzmiał w całej sali, żeby wieść o tym, że zespoły przyjechały na spotkanie biesiadne, rozeszła się po całej wiosce. Tak więc śpiewamy razem z zespołem.
teraz jeszcze na zakończenie nam wystąpi. Ale nie wiem, czy usłyszeliście. Chłopak naprawdę świetnie śpiewał. To w której klasie chodzisz? Na pierwszej. Do pierwszej szkoły podstawowej, do której? Ja będę już do żegania. Już do żegania. Dziękujemy Ci bardzo. Proszę, Maciek. Dziękuję.